Bo nie widzę żadnego innego rozwiązania, no bo tutaj w sumie nic nie zrobimy już. Artorium nie, to jest skończone. Na laguny? Nie no, na kanion idziemy. Idziemy na kanion, zobaczymy na kanionie. Co słychać? Dawno nie byliśmy na kanionie, a teraz wszystkie gadżety mamy, to coś tu porobimy. Niszczę sypialnię. Czy tu jesteśmy? To jest ogromna miejscówka, nie? Ten kanion jest naprawdę duży. I tu mamy dwa wyjścia, tak? Czyli możemy iść tędy? Tu przybyliśmy stąd. Tu był ten śmierdziel. To był ten śmierdziel. Mi się wydaje, że po prostu ta droga była krótsza, a ta była po prostu dłuższa. Jakbyśmy go zabili, to byśmy mieli po prostu krótszą drogę i tyle. Albo skrót otworzyli. Tylko tyle to się różni. A, ja tu nie mogłem przejść, bo było to za ten podniesiony most. A teraz mogę wejść, bo mam, no właśnie. Dlatego my tutaj odpuściliśmy sobie to miejsce. Się zawiesił kolega. Tu na górze jest pusto, ale możemy pójść zobaczyć co jest. Zejdź tu na dół. Dzięki. Czekaj. Jesteśmy tu. Housing units. Możemy zrobić ten dom. On jakby jest na uboczu jakimś, ale... Coś tu będzie. What the fuck? Dobra, biegniemy do przodu. Zamknij drzwi, dobra. Uff. Olej tam jest, ja pierniczę. Ale tam tego plepsu było. Zastanawiam się, czy w ogóle nie wymienić przypadkiem pistoletu na SMG jakiś. Wiecie? Tak się zastanawiam ostatnio. No tu jeszcze jeden jest?
Bazowa orchidea angielska. Uuu. Jak z ammo? Dobra, nie jest źle. Nie jest źle z tym ammo. No, ja stawiam się, żeby nie wymienić SMG. Znaczy pistolet on SMG jakieś. Bo wydaje mi się, że więcej ammo do SMG dostajemy niż do pistoletu ostatnio. Kurde, tej amunicji nie przerzuciłem. Likwidatorem. Na modole trzeba pamiętać, że jest znajdźka jeszcze. To to tyle? O to zajście do czego jest? A. To lubię. Odbiliśmy chociaż tą amunicję z tego. Z tego mini bossa na dole. No dobra, to są wszystko chyba. W sumie ta amunicja wynagrodziła nam. Ale jeszcze tutaj są niesprawdzone. A tu nic nie ma. Okej. Gdzie to było wyjście? Gdzieś tu na górze, nie? Się zgubiłem w tym domu. Strasznie się gubię w tych domach. Na dole? Siema, frajerzy. Strzałeczka. Żartowałem z tymi frajerami. Zamykaj te drzwi. Akwedut oczyszczający. Czyli? W którym miejscu dokładnie jesteśmy? Tu zjechaliśmy. A, tu będziemy, dobra. Dwie sztuki do tego, do pompy. 72 dwie pestki. Dobra. Czyli tu jesteśmy. W tym miejscu. Jak tu na dół zejdziemy, mamy po lewej dużo pomieszczeń. I tu tak bardzo dużo. Fajnie by było je oczyścić, nie?
może po prostu olać? Bo w sumie te pomieszczenia cały czas nic nie przynoszą, ale tu kurde broń może być. Jak zeszliśmy tutaj na dół, mamy te drzwi. Tutaj jest zejście na dół też. Dobra, idźmy tu na razie. A, i tu więcej już nic nie ma. Okej. Tu już jest pustka. Dobry respawn potworów. Dobra, amunicja do strzelby. Podoba mi się to. Już kurde, te wszystkie małe pteczki zjedliśmy? O kurde, niedobrze. Granat zapalający. Ten pistolet wykorzystuję na razie tylko do znajdziek. Idziemy na razie tutaj. Okej, ale to już nic więcej nie ma. Ja się pogubiłem w tym. Więc jest git. Dobra, zejdźmy tu na dół. Na razie taka lokacja, która w sumie nic nie ma, nie? Zamknij te drzwi. Tu jesteśmy. Dobra, no to tu pójdziemy, zobaczymy i wyjdziemy tędyk. To jest po prostu druga ta pewnie, druga strona. Druga droga do wyboru z dwóch dostępnych. No. Headshot. Klucz. To jest mała butelka, więc jej nie biorę. Klucz do niższych akweduktów. O. No, granatów nie będę wyrzucał, nie? Granaty zbyt cenne są. A mnie kaszel strasznie męczy ostatnio. Za szybko się leczę chyba? A, widzicie? To tego był klucz.
Żeby tu wyjść. Po tych. Fajnie, jakby ta mapa się od razu na mnie centrowała. W sumie byśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy centralnie, nie? W sumie też nie może tak być. Sami mamy znaleźć to. Czekaj, co? O, to się przejść nie da. O, już dozę robiłem. O kurde, dwa. Ich nie lubię, bo są twarde strasznie. Skok mógłby być delikatny. Nie żałuję, że tą pompę kupiłem, naprawdę. To jest najlepsze wydane pieniądze na tą pompę. Akwedukt. Tu coś jest. Widzicie? Ale ja się zabiję. Mamy jest pewnie broń. Ale ja się zabiję, jak tam skoczę. Śmierdzi bossem. Tu tak dużo tego leci. Są duże? Duże. To ja używam już ostateczności. Ty, patrzcie, ile tego tu jest. Za każdym jest. Chyba gierka dla osób, które nie zbierają znajdziek. Czyli dla mnie. Jesteśmy tu. Dole jest pociąg. I tak musimy na dół jechać. Idziemy save odpalić. Dobra, checkpoint jest. Ej, kończymy ten. Kończymy kanion. Jesteśmy blisko końca kanionu już. Żeby trzecia karta była, to zostaną mi wszystko dwie do zdobycia. Z mroźniej tej i z laguny. I laby będziemy mogli robić. Bo tam większość tych, tylko laguna jeszcze nie jest zrobiona do końca, bo tam mrozia to jest praktycznie na finiszu też. Sprzedaj. Nic nie chcę sprzedawać. Ale chciałbym sobie kupić amunicję do strzelby. 40 pestek. Super. Nigdy nie wiadomo, nie? Warto być przygotowanym. I tak w sumie z pompą tylko latam. I teraz tak. Jesteśmy, już wam mówię gdzie. Jesteśmy tu. Pójdziemy sobie tu. Tu nie jest duży teren. A zgaduję, że to będą same moby, ale... Szyb górniczy. A. Wiemy, co to jest.
Później będziemy wracać i kupimy sobie znowu te do leczenia. Nie wiem, nie umiem dodżować tego. No z bliska tak tracą. A może po prostu chwytek się jada. Kurde, dużo ich. Kurde, karabino, ja już podniecony, że do maszynówki. Dziennik górnika. To jest zjazd. Ale tu mi ammo zeszło. Jezu, żeby coś tu było cennego na górze. Ale to gówno bije. Kurde, za dużo ich jest, mi się wydaje tutaj. Trochę przesadzili z tą ilością ich. Łodyga erupcyjna. Obyś była dużo warta. Fajnie, wypiłem to, nie chciałem wypić. I to tyle. Straciłem ciul. Wiecie co, ja zostawię tą sobie podkę jedną w bazie, nie będę jej brał. Albo w sumie. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No tak słabo, no. Dobra, zobaczmy, ile ta łodyga jest warta. Chyba, że ta łodyga to questa jest. Albo do odblokowania na lagunie tych drzwi właśnie. Chyba, że ona jest do łączenia jeszcze. Widzicie? Dobrze zostawiłem to. $17,500. Nie warte są te skarby. Szczerze, one słabo są balansowane. Tyle co ja amunicji straciłem. Totalnie nie było warto.
Tak, zrobimy. Kupimy sobie. Czy ja do Magnum znowu kupiłem? Oh my fucking god, to kupowanie tych rzeczy w tej grze to jest. Wastowałem pieniądze, nie? No strzelby miało być. O Jezu. Nienawidzę tego systemu tutaj kupowania. A, jesteśmy w dupę z pieniędzmi, szczerze. Ale i tak nie możemy nic upgrade'ować. To, że nie mogę nic upgrade'ować, jest taki bullshit, że... Mam pieniądze, chcę coś upgrade'ować, to nie. Upgrade'ujesz, jak gra ci pozwoli. Czyli jak już będzie koniec gry. No. Za 1000-2000 kredytów to też mogli sobie w tyłek wsadzić. Ożyje! Ramon. Ten ostatni. What's important is that we get you somewhere safe. You look like you've been through hell. You should Granatima. See the other guy. Don't move. You've lost way too much blood. Yeah, don't worry about me. I think this is the end of the road for me. What the hell happened to you? I got into a fight with a big ass dinosaur. I won. Shit. Let me go get me. Okaże się, że ten mały dinozaur. Wait. I found. O, znalazł tego. A VIP. He's just a little further ahead. Just past the big ass snake. Snake. Stay with me, Ramon. What snake? Boss, to jest bossy wąż. Just ahead. Almost there. Ramon? Ramon! Ugh. Ramonia. God damn it. Derek, are you there? Come in. Over. Now's really not a good time, Mike. This better be important. Over. I found Ramon. He didn't make it. But I was able to chat with him briefly before he passed away. Oh, shit. Well, what did he say? Said the VIP is nearby, just past a few more obstacles. I'm making my way towards them now. Oh, hell yeah. Music to my ears. I'm a little far from the tram right now, but I'll meet up with you soon. Where are you right now? I'm in Freefall Canyon right now, on the gondola where Ramon is. I'm heading there now. I'll see you soon. Over and out. Panie, byś mi pomógł, ale... No. On! Ty już tak granatika nie będziesz potrzebował. Mi by się przydało. Jedziemy z Ramonem. Jedziemy, jedziemy? Aha. Aha, bo tu jeszcze koledzy będą. Trzeba było jednak wziąć chyba pompę. Znaczy tą karabin. Nieźle, nieźle, nieźle. Super, super. Żebym widział te granaty jeszcze. Daleko jeszcze? Nie lubię takich sekwencji. Nienawidzę w grach. Muszę się bronić w jakimś jednym małym pomieszczeniu, albo jakiejś windzie czy coś i atakują cię z dwóch stron. To jest najgorsze, co może być. No właśnie. Czy to taki damage wali? Już pewnie leczenia nie mam znowu, nie? Niesamowite.
To leczenie tutaj znika dosłownie. Błagam, już koniec, już nie mam leczenia. Patrz, jeszcze po dwa. No po trzy! Dobra. Powalone to jest. Podejście numer 40. Szkoda, że nie mogę sobie użyć tego, nie? Żeby on pił jednak to. Weź, weź. To jest najgorszy sort mobów, to jest najgorszy sort mobów, jakieś nienawidzę. Nienawidź po prostu do nich. Nie wiem, spróbuję to zestrzelić, tą minę. Wydaje mi się, że to tak gówno daje, dostanę i za całe życie. Jeden pocisk i z życia nie macie. No. Kto wymyślił? Kto wymyślił tę sekwencję w ogóle? Kto to testował, mi powiedzcie lepiej? Bo chyba nikt normalny tego nie testował. I z jednej jest ok, ale z trzema? Dude. Tutaj te potki duże, jakby mógł łykać. Niepotrzebnie polazłem na tą prawą stronę, tam nic nie było, tam item był za 3000 czy tam za ile. No z jednym już wiem jak walczyć, a z trzema ja nie wiem. Katorga będzie. To broń też nie jest przystosowana do tego. Nie zdążę się wyleczyć, bo zaraz kolejne przylecą. Jak jeden zostanie, to muszę się wyleczyć. Tak na full. Jak nie kupisz 20 tysięcy leczenia, to nie przeżyjesz tego. Jeszcze bossa dajcie teraz. To parsknę śmiechem. Kurde, tam rzecz, bo Jezu, przegapiłem to. Już klikałem w ostatniej chwili. Opa. A. Może koniec wreszcie? Nie no, przesadzają z tym już. Jest przesada. Nie, to jest przesada z tym już, serio. Widzicie jak to leci w ogóle? Ja robię rolę i to miejsce leci. No ile tego będzie jeszcze? Czy ich posrało z tym poziomem? No w końcu. Świetnie się bawiłem. To jest w ogóle cała jedna lokacja. Dobra, to jest safe. Holy fuck. Nigdy więcej. Szkoda, że tej rzeczy nie wziąłem. Tu SMG by siadło, no. Bardziej. SMG mogłoby być lepsze w sumie. Mogę ulepszyć coś? Nie. A mogę kupić w końcu amunicję do... Nie mogę. Wiem, że do strzelby będę musiał kupić. Do strzelby powiedziałem.
co jest? 7 tych muszę kupić. A? Kupowanie w tej grze, no zapomniałem przecież. Nie wiem, likwidatora nie biorę, bo w sumie i tak amunicji nie mam przecież. Już nie mogę się doczekać tego bossa, tego węża, który będzie granatami pluł. A to już końcówka jest. Zwinięty kanion. A, tam byłem już. Dzięki Bogu, że nie ma tych strzelających śmieci. Z tobą nie walczę, bałuj się, Larry. Patrz, no idzie za mną jeszcze. Kurdupę mały. Lewitują te potwory gdzieś tam. O, to drabina. O co chodzi z tą drabiną? Nie chcę walczyć z tym śmierdzielem, bo szkoda mi trochę zapasu do niego. On dość dużo żre. Ołowiu. Co to tyle by było z tej lokacji? No? Tyle z tej lokacji. O! Pani się zapowiada już. Z tobą nie walczę. Aha, zabije mnie. Super gra. Polecam tą grę. Sami widzicie, co się dzieje. Ja nie mogę się ruszyć, ale dobra, zasejwowało mnie. Tak? A, zasejwowało mnie. Bo to easy. Dużo pracy ich czeka jeszcze to łatanie tej gry. Bardzo dużo. Dużo jest, ogromna ilość błędów. Jakby ta gra powinna być w Early Accessie, nie powinna być w ogóle wypuszczona. Strzały? To jest? Jakiś łuk jest do kupienia? O cholera. Ty, turok praktycznie. Te krzczały. Garnę.
Oho, cutscenka. Boss od razu? O kurde, tam pływa faktycznie. To jest boss fight. A to jest ten znowu śmierć. Wow. No ile tego będziesz robił? Nie za dużo? A, bo ja muszę to przetrwać pewnie. Aha. Aha. Jak mam te dodge robić? Nie wiem, jak on to atakuje. O Boże, jaka nudna ta walka jest. Super walka, wydaje się. Dobra, moi mili. Teraz może się uda, nie? Zmienimy ten sprzęt, bo ale... Męka. Kryogranat. Zobaczymy, jak ten kryogranat będzie działał. 76 pocisków mamy do tego. To nie zamrozi go pewnie. Gdyby to zamrażało, to by było zbyt mocne. Ty, to zamroziło go chyba jednak. Nie, nie zamroziło. Dobra, bij mnie, by tak pewnie. O? Nie dostaję. Ty, zamroziło go bez kitu, patrzcie. Dobra, easy. Jak to zamraża go, to easy. Ty, to na bossa normalnie zamrażanie działa. Chyba tak nie powinno działać. Dobra. Powiedziałbym, że easy jak cholera. Trzeba było taktykę zmienić tylko. Granaty. Kryogranat jest OP, wydaje mi się. Jest broken chyba. No i karabin oczywiście jest broken. On się ruszyć w ogóle nic nie mógł, nie? To chyba tak nie miało działać, mi się wydaje. Dwie karty? Frozen Peaks, creature handler. Treter zwierząt. O, o jest, syn prezydenta. Please get me out of here. That must be the VIP. Hang on, I'm on my way. Oh, thank God. I thought I was never gonna get out of there. Thank you, thank you, thank you! Calm down, Mr. Sinclair. My name's Mike. I'm with the United States government, and I've been tasked with making sure you get off this island in one piece. I'm glad to see you managed to stay alive so far, but I'm going to need you to take it slow. You're safe now, okay? Thank you so much, Mike. God, this place is a fucking hellhole. I just want to go home.
We'll get you back home soon, Mr. Sinclair. I just want to make sure you're healthy and calm before we get moving. Now, when you get a moment, can you tell me how you ended up here? Yeah, sure. So, my friends convinced me to sneak past Secret Service so we could check out this island. We figured the rumors were just rumors. We got here pretty quick and thought the place was 10 times prettier than the resort we were staying at, but that was until we started finding corpses all over. I just stood there in shock as my friends ran off screaming. I didn't realize that they had left the island without me until it was too late. Their screams started alerting some nearby creatures, and I had to run for my life. I'm not sure how I managed to avoid getting eaten, but eventually, I made it here. That's a hell of a story, kid. But what brought you to this canyon? How'd you manage to get locked in this room? I don't know. I just kept running and hiding. Nowhere was safe. I was just trying to find something to help me get off this island. But just a few hours ago, I met someone who I thought was gonna help me. But he just locked me in here instead. Ramon? I thought he wasn't able to reach you. I don't know, I never got his name. Actually, he didn't really say anything at all. Same uniform as you. But he looked like he'd been through hell. Shit! Apollo! Did you see where he went? I looked out the window and yelled after him. But he just ran into the tram tunnel without turning back at all. He looked like he was on an important mission. Damn, he could be anywhere by now. Tyler, I'm gonna need you to follow me back to the tram. Stay sharp. Ty, Apollo to był też z tej Charlie? Czy... Holy shit, Charlie. Pamiętam. You actually found him. Hell yeah. Good work, Mike. I'll be sure to put in a good word with Top Brass for you once we get back. If you get me back to the resort before sunrise, I'll personally tell my dad how deserving you all are of a promotion. I can't wait to take a hot shower and have a proper meal. Seriously, Mike, good fucking job. Thanks, but we're not done yet. Apollo is still out there somewhere. Wait, what? We seriously haven't found him yet? That sounds like a problem for somebody else. The VIP is with us now. It's our job to extract him. So that's exactly what we're gonna do. Negative! We're still missing Apollo, and he may still be in critical condition. Plus, there are still a lot of questions left unanswered, and I think he's the one with the answers. Ah, fuck Apollo. He deserted us and shot Junior in the head. Whatever happens to him out there is entirely on him. We don't know if that's true. I don't believe you would hurt a friend like that. It looks like we're at a disagreement, then. How about we... put it to a vote? We've already completed our objective, Mike. The VIP is secured. All we have to do now is get him out of here. So fuck your vote. This is my mission. If I say that we're leaving, then we are leaving. Apollo chose his fate when he disappeared to God knows where. My mission is to get the VIP and any remaining Delta Squad members off this island alive. Not to mention finding out why there are dinosaurs running around. Yeah, I'm not leaving without finding out what happened to Apollo first. My vote is to stay. I don't really care about your friend. He locked me in a room and left me to die. I just want to go home already. I demand to leave. I won't be able to protect y'all in my current condition. I'm gonna need a little more time to rest before I can go anywhere. I vote to stay too. I just don't want to lose any more people. We've already lost Junior and Ramon. What if we don't find Apollo and we lose more people looking for him? I vote that we leave now. We're gonna need everyone at their best before we bust out of here. Ain't no telling what surprises wait for us back at the boat. I'm also voting to stay. Then it's decided. Tyler, you're gonna stay inside of this tram until I get word of Apollo's whereabouts. I'll start by searching the location on that ID card I found. You can't be serious. Oh, just wait until I tell my dad about this. Fucking democracy. Fine, have it your way. But I'm not letting the VIP out of my sight. That works for me. I'll let Command know of our decision. Command, come in. I got some good news. Over. Let's hear it, Mike. Did you finally find the VIP?
Affirmative. The VIP has been located and is safely in our possession. Outstanding work, Mike. I'm sure his father would be more than happy to see him again. How are you planning on getting him out of there? Not sure yet. But Delta Squad voted to stick around a little longer in order to locate Apollo. We have a lead on his current location, and are heading there now. Doesn't sound like a decision Derek would be too happy with. What about the VIP? Is he in a secure enough location to warrant such a reckless mission? All of the remaining Delta Squad survivors are going to keep him company while I search for Apollo. Once I find him, we'll make our way back to you. All right, Mike. Glad to hear Delta has your back. But hurry up. The longer the VIP is on that island, the more worried we're all going to be. Radio in once you are ready, and we'll send in a chopper to come and get you. I'll have one ready for your signal. Over and out. Dobra, czyli mamy naszego VIP.